Co się stanie, jeśli polejecie obiektywę waszego smartfona wodą? Jak wykonać nowe etui na telefon w 10 sekund? I dlaczego powinniście już teraz zacząć kolekcjonować patyczki po lodach? Brzmi dziwnie, prawda? Ale hej, właśnie o tym jest ten filmik. Oglądajcie dalej. Nadmuchajcie balon tak, aby zmieścił się na nim wasz telefon. Połóżcie swój gadżet na środku balona i wypuśćcie z niego powietrze. Gratulacje, właśnie stworzyliście swoje nowe etui. Plastikowa butelka może posłużyć jako prowizoryczny stojak do telefonu. Po prostu przymocujcie komórkę do butelki gumką recepturką. Ze starego paska do zegarka wykonacie opaskę przyczepiającą telefon do nadgarstka. Zapnijcie pasek i przymocujcie go do smartfonowego etui za pomocą mocnego kleju. Minusowa końcówka baterii działa świetnie jako rysik do ekranu dotykowego. Wyjątkowy uchwyt do telefonu wykonacie z gałki do mebli. Wystarczy, że przykleicie ją do telefonu klejem. Plastikowa butelka także może spełniać rolę uchwytu. Odetnijcie jej górną część. Powinna być takiej wielkości, jaką ma mieć przyszły gadżet. Odrysujcie kształt najszerszego miejsca na kartce papieru lub na kartonie. Udekorujcie otrzymane kółko ładnymi wzorami, naklejkami, koralikami lub czymkolwiek chcecie. Następnie przyklejcie je do butelki, a drugi koniec przymocujcie klejem do etui z telefonem. Wykorzystajcie puste pudełko po TikTakach do przechowywania słuchawek. Zróbcie małą dziurkę w dolnej części opakowania i przeciągnijcie przez nią kabel. Teraz już nigdy nie będzie się plątał. Zróbcie podstawkę pod telefon przy pomocy dwóch klipsów biurowych. Jeden z nich połóżcie tak, by wyglądał jak krzesło, a drugi przyczepcie do jego końcówki. Zwykłą gumką do ścierania wyczyścicie ekran swojej komórki, słuchawki, a nawet kable. Z kolei do usuwania brudu z głośników w telefonie świetnie sprawdzi się rolka do czyszczenia ubrań. Przejedźcie nią po głośnikach, a zbierze z nich cały kurz. Przymocujcie klips biurowy do podstawki na książkę, udekorujcie ją naklejkami lub lakierem do paznokci i gotowe! Otrzymaliście właśnie uroczą ramkę do zdjęć i podstawkę pod telefon w jednym. Dzięki półprzeźroczystemu papierowi możecie zrobić wyjątkowe zdjęcia aparatem w telefonie. Zakryjcie papierem obiektyw, a żeby uzyskać efekt tęczy, użyjcie kilku kolorów. Gdy robicie portret, przytrzymajcie białą kartkę papieru obok modela, a kolory na zdjęciu będą delikatniejsze. Możecie go użyć także jako tła do zdjęć w mieszkaniu. Chcecie zrobić sobie zdjęcie z góry? Przymocujcie telefon do sufitu za pomocą taśmy i zdalnie uruchomcie migawkę. Żeby uzyskać niesamowity efekt okrągłej ramki, zróbcie dziurę w kartonie i przytrzymajcie ją przed obiektywem aparatu w telefonie. Zmieniajcie dowolnie odległość od obiektywu lub rozmiar otworu. Poeksperymentujcie z roślinami. Rzucają one piękne cienie na modela lub modelkę. Zmieńcie obiektyw w telefonie w wersję makro za pomocą zwykłej kropli wody. Dzięki niej wykonacie bardzo szczegółowe zbliżenia. Użyjcie telefonu znajomego, aby uzyskać na zdjęciu lustrzany efekt. Przytrzymajcie drugi telefon poziomo i zrównajcie go z dolną krawędzią obiektywu telefonu. Następnie przechylcie urządzenie, aby znaleźć odpowiedni kąt, a ekran drugiego telefonu odbije obraz na zdjęciu. Wzmocnijcie głośnik w swoim telefonie za pomocą papierowych kubków i rolek po papierze toaletowym. Papier toaletowy, to na pewno zapamiętam. Zaznaczcie kontur dolnej krawędzi telefonu na rolce. Jeśli wasz smartfon jest zbyt szeroki, użyjcie rolki po ręczniku kuchennym. Wytnijcie otwór, w którym później umieścicie telefon. Odrysujcie każdy koniec rolki na poziomo umieszczonych kubkach i wykrójcie dwa otwory. Udekorujcie kubki za pomocą taśmy lub farby i włóżcie rolkę do wyciętych dziur. Wykorzystując rolki po papierze toaletowym, możecie wykonać także stojak na telefon. Spłaszczcie rolkę i narysujcie na niej zarys uchwytu. Nie zapomnijcie o zrobieniu dwóch małych wcięć, które utrzymają wasz sprzęt na miejscu. Puśćcie wodze fantazji i udekorujcie gadżet wedle uznania. Spersonalizujcie zwykłą obudowę do telefonu za pomocą kolorowych guzików. Najpierw włóżcie guziki do etui bez użycia kleju, aby je dopasować. Następnie pokryjcie górną część obudowy klejem i przymocujcie do niej guziki. Stopniowo kontynuujcie dodawanie kleju i kolorowych ozdób, a kiedy skończycie, pozostawcie całość do wyschnięcia na 24 godziny.
Aby nie upuścić telefonu podczas biegania, włóżcie swój gadżet do rękawa i załóżcie na niego obudowę od zewnętrznej strony. Z patyczków po lodach również możecie zbudować świetny uchwyt do smartfona. Tak jest! Sklejcie ze sobą cztery patyki, kładąc jeden na drugim. Połączcie kolejne trzy w ten sam sposób. Weźcie następne dwa i połączcie je tak, aby tworzyły kształt litery A. Pozostawcie do wyschnięcia, a później przyczepcie pierwszy czteropatyczkowy element na górze. Obróćcie konstrukcję i dołączcie trzypatyczkową część z tyłu. Złamcie kolejny patyk na dwie części i przymocujcie tak, by podtrzymywał całą konstrukcję. Stwórzcie galaktykę z tyłu swojego telefonu. Na ciemnej obudowie wzór będzie wyglądał szczególnie efektownie. Weźcie trzy lub więcej odcieni lakierów do paznokci. Potnijcie gąbeczkę do makijażu na kilka kawałków i wykonajcie przypadkowy wzór na etui. Później namalujcie gwiazdki za pomocą białego lakieru i wykałaczki, a na koniec dodajcie brokat. Pokryjcie wszystko dwiema warstwami przezroczystego lakieru i zostawcie do wyschnięcia. Możecie użyć swojego iPhone'a jako mini skanera. Stwórzcie notatkę, kliknijcie przycisk uruchamiający aparat i wybierzcie opcję Skanuj dokumenty. Ułóżcie odpowiednio kartkę papieru i zróbcie zdjęcie. Powtórzcie tyle razy, ile trzeba, a stworzycie kilkustronnicowy dokument. Aby podpisać plik lub dodać inne znaki, otwórzcie notatkę ze skanem. Naciśnijcie przycisk udostępniania, wybierzcie opcję Znaczniki i kliknijcie przycisk z plusem. Wybierzcie tekst, podpis, lubkę lub kształt. Po zakończeniu pamiętajcie, żeby zaznaczyć opcję Gotowe i zapisać zmiany. Zbudujcie własny projektor do swojego telefonu z pudełka na buty i lupy. Narysujcie kontury soczewki z boku pudełka. Wytnijcie otwór i przyklejcie szkło powiększające do pudełka. W pudełku umieśćcie stojak na telefon wykonany z dwóch kawałków tektury. Przymocujcie telefon do stojaka dwustronną taśmą klejącą. Wybierzcie maksymalną jasność urządzenia, zablokujcie ekran i skierujcie obraz tam, gdzie chcecie. Zróbcie uchwyt do ładowania telefonu ze starej butelki po balsamie do ciała. Narysujcie linię tam, gdzie chcecie mieć przód uchwytu. Następnie odwróćcie butelkę i zaznaczcie zarys wyższego tyłu. Pamiętajcie, aby wyciąć otwór, przez który przechodzi kabel od ładowarki. Użyjcie papieru ściernego, aby wygładzić powierzchnię i ukryć napis na butelce. Przykryjcie pojemnik ładnym materiałem, nie zapominając o naklejeniu małego owalnego kawałka na spód. Stwórzcie fałszywych bliźniaków dzięki trybowi panoramicznemu. Ustawcie swojego modela po lewej stronie zdjęcia. Zacznijcie powoli przesuwać aparat wzdłuż linii środkowej. Tymczasem model musi przebiec za waszymi plecami i znaleźć się po prawej stronie. W ten sposób kamera złapie go ponownie. Kontynuujcie, aż na ekranie pojawi się zadowalająca was liczba bliźniaków. Aby zrobić idealnie wypośrodkowane zdjęcie, użyj wbudowanej funkcji siatki. Skieruj aparat prosto na obiekt i delikatnie przesuń telefon, aż biały i żółty krzyżyk spotkają się na ekranie. Powodzenia! Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, polubcie ten filmik i podzielcie się nim ze znajomymi. Tutaj macie propozycje następnych, które też Wam się spodobają. Klikajcie i oglądajcie. Pozostańcie po jasnej stronie życia.